Poprzedni odcinek bardzo wam się podobał, dlatego przygotowaliśmy następny jeszcze lepszy materiał. Myślę, że progres będzie widoczny. 20 lajków i następny odcinek. Zapraszam do oglądania. Oj Jezu, to była ciężka noc. Nie dość, że się nie wyspałem, to jeszcze dzisiaj czeka nas mnóstwo roboty. Jeszcze trzeba wstać. O Jezus Maria, mnie nogi bolą. Mam nadzieję, że dzisiaj nie znajdę żadnych kartek, żadnych listów, które mogłyby zepsuć nasz pobyt jeszcze bardziej w wiosce. Mam nadzieję, że części do statku, które Blue zamówiła, doszły na czas, bo mają właśnie dzisiaj przyjść. I mam nadzieję, że Blue już je posiada, a bynajmniej chociaż jej połowę, bo zamawialiśmy z różnych sklepów. Wypadałoby coś zjeść z rana, jakiegoś kurczaczka, bo czegoś innego nie mam, oprócz surowego ziemniaka. Ustawmy sobie przedmioty wszystkie, mniej więcej w taki oto sposób. Okej, myślę, że taki będzie okej. Weźmy zbroję, bo nie wiemy, co nas czeka. Ubierzmy sobie ją od razu. Hełm, cały jestem gotowy. Idziemy. Dobra, więc zbroja ubrana. Ja lecę szukać Blue. Zobaczmy najpierw, czy jest może w domu. Lecimy na Cloud Bootsach, więc na chillku możemy sobie spadać i nie umrzemy. Są to magiczne buty. Zobaczmy, czy jest w domu. Chyba jej nie ma, ale zadzwonimy, bo może będzie. Drain. Dobra, nic nie odpowiada, najwyraźniej jej nie ma. Poszukajmy jej dalej, może gdzieś w wiosce. Czy tam jest Blue? Tak, widzę ją, szybko trzeba do niej podejść i się spytać właśnie o te części. Tylko, że on strasznie potrzebny, ale to strasznie potrzebne. Ej, Blue. Dobra, Blue, słuchaj, masz te części na statek, bo w wiosce cię szukałem, nie było cię w domu, dzwoniłem, w ogóle wszystko robiłem i nie było cię, masz te części? Tak, właśnie przyszły, mam w domku. Kurczę, to chyba trzeba pójść, a ty w ogóle co teraz robisz tutaj? Teraz wyrównuję ziemię i za niedługo tu powstanie port. No, to chyba świetnie, później ci pomogę, tylko te części działać. Wszystkie części, wszystko potrzebne na statek, szybko trzeba tam pójść, no to nie wiem, prowadź, bo nie wiem, gdzie je schowałeś. Dobra. Blue, zaczekaj, już idę, czekaj, nie zamykaj drzwi, dobra, możemy wchodzić, no. Dobra, no to chodź. Okej. Gdzie to masz schowane? Tutaj właśnie znajdują się części na ten statek. Wow! I to wszystko jest, tak? Tak, to jest wszystko. Jakieś piece. Dobra, rozumiem, że będziemy musieli skraftować sobie całą, wszystkie silniki i tak dalej. Tu mamy jeden piec, ale myślę, że jeden nam nie zasili całego statku. Ale cóż, zresztą masz, ty mamy. W sumie chyba wszystko powinno się udać zrobić, także co Blue, my zostawmy te przedmioty może jeszcze, zakopię, żeby nikt nam ich nie wziął. Dobra. I pójdziemy zacząć budować port, bo w sumie bez portu nie zbudujemy statku, także dobry pomysł z tym portem miałeś, także chodź, pójdziemy zbudować. To co, mogłabyś mi dać te wszystkie przedmioty na ten port, tak, to ci pomogę budować. Tak, dam ci już. Dawaj. To dziękuję bardzo. No i co, zaczynamy budować. Myślę, że pierw byłoby dokończyć to równanie terenu. No, zdajemy sobie Cloud Bootsy, bo jednak one czasami przeszkadzają w budowie, a czasami pomagają. Dobrze, ale słuchajcie, my już mniej więcej jakiś plan ogarnęliśmy, jak to będzie mniej więcej wyglądać. Tutaj planujemy takie ładne schody zakręcone tutaj zrobić. Tutaj planujemy jakiś lepszy zrobić pomościk, dość dłuższy. Mniej więcej to poprawi. No i to mniej więcej poprawić, zniszczyć te łódki i stawić oczywiście statek, a wyruszymy nim prawdopodobnie w następnym odcinku. Może z jakąś większą ekipą kabratów? Tak piracko chciałem powiedzieć, ale raczej mi nie wyszło. Ale mniejsza z tym. Słuchajcie, także my się zabieramy do roboty, wy macie timelapsa.
już staje, już 2 dni to chyba budowaliśmy. Tam jest właśnie mój domek. Tak, widać całą, dosłownie całą wioskę. Dużo było roboty, prawda? No, dużo. No, wszystko skończyliśmy. No nie! Co? Wiórka? Jak? Umiesz mówić? Umiesz mówić? Nie umiesz mówić? Nie wiem, umiesz? Pomachaj głową, jak rozumiesz? Co? Uciuj! I might look like this.